że gra dopiero 10 mecz w reprezentacji. Przepraszają teraz, przepraszam, Mateusz Klich. Świderskiego, zbyt szybko podana ta piłka. Natomiast my również mamy podobną sytuację. Robert Lewandowski zostaje jeden na jednego ze stoperem. Niesamowicie ważne będzie to pierwsze celne podanie po odbiorze piłki. Ratował Tymoteusz Puchacz, ale ratując tę piłkę, zagrał ją wprost pod nogi Marcosa Llorente. Pau Torres i Jordi Alba w tym towarzystwie, które jest na boisku po stronie Hiszpanii, najbardziej doświadczony gracz, 74 występy. Zieliński przerywa tę akcję. Czy ruszymy, czy szybko wyprowadzimy tę piłkę? Moder stara się tutaj utrzymać przy piłce, ale aż 4 gracze w czerwonych koszulkach miał momentalnie przy sobie. Teraz Gerard Moreno, Dani Olmo, nie wybijać na oślep, bo Hiszpanie tam już czekali tylko na takie piłki. Teraz Śląska zaczęła akcję, za szybko, a zaczęło się bardzo dobrze. Znowu dużą liczbą graczy, ale takich strat przeciwko Szwecji naprawdę Hiszpanii nie notowali. Grali zdecydowanie bardziej spokojnie. No i oddajmy to aktywności. Polskie drużyny w środku pozwala nam inicjować te dobre ataki. Hiszpanie ostrzegali tych swoich piłkarzy, mówili, że to, czego nie strzelił Berbin, to Lewandowski na pewno zamienił na bramkę. Mają tutaj obsesję na punkcie lewego, ale nawet trudno się dziwić, mówią, że wystarczy mrugnąć, a lewy wykorzysta to do tego, żeby strzelić gola. Ale teraz ma tak Hiszpanię, Dani Olmo i biegający tutaj Moreno jeszcze chyba zagrał od Tymoteusza Puchacza, będzie rzut rożny dla Hiszpanii. Ale jedna rzecz może nas cieszyć, to jest wyciąganie wniosku przez Tymka Puchacza. Pamiętamy błąd, który popełnił przy bramce straconej przez Polaków. Teraz krycie do końca, nie opuścił swojej strefy. Do końca kontrola sytuacji przez naszego lewego wahadłowego. To narożnika boiska i oddanie Olmo i Koke, to my wiemy. Nie mają tutaj dwa warianty zagrania rzutu różnego. Przeważnie grają tutaj krótko. 5 graczy hiszpańskich w naszym polu karnym. Koke i skakał tam wysoko Kamil Glik. Dobra interwencja. Jeszcze Pedri. Jeszcze raz tym razem Bednarek. Nie przejął piłki Lewandowski, bo miał na